Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie. Farmered Warfare, dzisiaj bitwy z Gromu. Siemanko. Pierwsza kameralna. Jak my w to graliśmy, to nie było tych 5 na 5, ani takich mniejszych starć. Dobrze, że nie jest 2 na 2 na przykład. Bo dostać z czymś takim łomot, to wstyd by było. Mówisz? Czemu? Zawsze można trafić na lepszą dwójkę. Siema Gromo, siema Uja. Nas ludzie szybko poznają, a trochę nas nie było w tej grze. To dobre. Jak jest publika, to gorzej mi się gra. Mówisz? Mówisz być nieznajomym? Ale widzę, że znowu ten sterowanie tymi piździkami. Ciężkie? Takie jak kiedyś było, pamiętasz, tam. Ty co? Kurczę, za daleko trochę zajechałem i nie miałem bicia. Ja tam sobie świecę, a wy nie strzelacie. Tylko że gość. O, tu jest właśnie. Ja już mam 1000 damage zrobionych. No jesteś gosu po prostu. Teraz mnie BMP wyspotuje, który jest bardzo blisko mnie. Robi. I się skończy moje remakowanie. Tu się ładnie skampił. Tutaj. O, jest. Nie, za góreczką. Wszyscy na pozycjach? Kurczę, i cisza. Mam sami wszystkich wykończyć? No. Ale ten Fox to jest troll. Ja sobie strzelam z rakiet, oni mnie nie widzą. No, dobre kamo rządzi. Kurde. Widzą mnie! Trzeba się schować. No, chyba już ich rozjedziemy. Jak to samobójstwo? Tak odchodzisz w fale? Jak to samobójstwo? O co chodzi? Zawsze odnajdziesz jakiś nowy sposób z rozwalenia sam siebie. To co chodzi z tym samobójstwem? Kurczę. No zlamiłem. Weszło? Już teraz bez przesady. Analizuję to. Chyba zaskoczyłem z wysokiej skarpy, tak mi się wydaje. Będę musiał później na powtórce zerknąć. A
MBTek, pamiętasz jaki kiedyś był dobry? 70? No. Był bardzo dobry. To był Cox. Tam, że z przodu ciężko było go rozłupać. Ciekawe jak teraz. Nie, zawsze mamy te treningówki do dyspozycji, tutaj bez modów. No, no to jest zaleta. To jest zaleta. Jest teraz ten zrobiony, ten tryb taki, że możesz sobie pojazd przetestować, nie? Więc też fajna sprawa. Wyniki. Mówisz, że 1000 coś zrobiłeś demo. Nie, wiesz, ja mówiłem ci, że zrobiłem to. Drugi wynik zrobiłem. Okej. No dobra. Co, jeszcze raz szóstkami czy czwórkami próbujemy? Wszystko jedno. No, dawaj czwórkę. Prawda, ta czwórka taka, ale może już coś mogę ulepszyć. Czekaj, szukam czwórki. Wyobraź sobie, że mam bardzo dużo czołgów. No już. Tak jest, dobra, jest. Przybytku głowa nie boli. Dobra. Ale to jest kurczę ten. To mnie nie interesuje. Mało zadaje. Dobra. W drogę. No, w drogę tam pociski do lufy. Tak jest. Jakieś takie polskie przysłowie mówi o tym. Zobacz, od razu rzuciło w szóstej sekundzie. Czy ty to widziałeś? Czy ty to widziałeś? Nie, no nie, nie będzie dwóch na dwóch. Mam nadzieję, że teraz będzie full skład. 15 na 15. Policzyłem sobie, ile mam dokładnie ten. Dni premium, jakbym wszystkie odpalił. Cóż? To mam półtora miesiąca. Nie za dużo. No to mało, ja mam 7 miechów. 7 miechów i stać mnie na kupienie 3 lat. No, właściwie to 3,5. Tak, więc spoko. Nie ma problemu z premium. Problem jest tylko, żeby gra miała gracz. To będzie wtedy super. No, tak jak teraz jest, to ujdzie. To bardziej, że mówię, no to ty. Zwróciłby się mój czas, że tak powiem, spędzony w tej grze na początku. Ale fajnie, fajnie wyglądają te pojazdy. Tutaj stoi halo, inne pomalowane. Ładnie to wygląda. I ja mam, nie wiem jak ty, bo ja mam na maksymalnych detalach, jakie tylko są, z wszystkimi tam antaliasingami, wszystkim, i cały czas jest 60. No ja mam 59-60 cały czas. No to jest 60, bo to jeden zawsze ci będzie skakać. Nie? To jest tak naprawdę, tu masz blokadę, bo jakby można było w górę, to byś miał pewnie 80-60 albo jeszcze wyżej. Nie wiem, też mam na fullach, na fullu. No, że mówię, te karty co mamy są porządne. Znaczy, ale pamiętasz początki, to nie było tak wesoło. W tej grze? No. Ale bo nie mieliśmy tych kart przecież. No, w sumie też. Przecież my je kupiliśmy właściwie już jak przestawaliśmy grać, jak przestaliśmy grać w AWK. Tak. Ja przecież no, więc... na karcie, która mnie pozwalała grać na Full HD. No właśnie, ja teraz przejeżdżam przez dym, czyli masa cząstek wszystkiego, gdzie tutaj powinno wszystko zwalniać, a on nawet nie chce, 59-60 dalej cały czas. Więc, no jest cecunia. Kurczę, myślałem, że gdzieś tu pojedziesz, bo ja chciałem postrzelać tak z bliska bardziej, bo te pociski no, wolno lecą. No kartonem jechać z bliska strzelać? No zobacz jaki ja mam karton, no w mojego wszystko wchodzi, czasem nawet liść jakiś uszkodzi go, więc... Dobra, jadę do ciebie, żebyś nie ryczał mnie, ale to się skończy. Nie no, jak masz tam jakieś dobra. Bicie, to spoko, ja tutaj sobie posiedzę z chłopakami. Dla mnie skończy tragicznie taka jazda. A mnie pewnie też. Pamiętam, że ten AMX to lubi łykać pociski i raczej nie dinguje. No to nie ma pancerza, to co ma dingować? On karabin maszynowy zatrzyma. O kurde, zajeżdżają nas od tyłu. Nie, ten co nas zajeżdżał. Ładnie się wbił, halo rozwalił, ale dostał ode mnie dwie bułki i ktoś go dobił, nie? Się staram dosyć szybko przemieszczać, tutaj nie będę stał w jednym miejscu. Wiesz, fajnie by było zajechać ich od tyłu i wtedy pompować. Te pojazdy są na tyle szybkie, że jak gdzieś będzie wyrwa, to przejadą.
Ja spróbuję tutaj zrealizować taki plan. Zobaczymy, jak się skończy. Ale na pewno Emil był już żywawszy niż jest. Jadę za tobą, bo tutaj kurczę było niewesoło. Ciężkie czołgi, panie, ciężkie czołgi. Tu jest jakiś... Kurde. Tego nie widzę. On mnie nastrzałem. Weź zajeść go. O właśnie. Tam widziałem Chieftaina u nich na bazie. Też można było po niego jechać. O tu kurczę. Powiem ci, że Gazik ledwo przeżył tą akcję. Kurde, działa, nie mogę opuścić. Oj, padło mi się. 1689 damage'u zrobiłem. 1400. Może jeszcze coś strzelać. Koszą nas trochę. Ale u nas zauważy, że niektóre czołgi ciężkie to się z bazy nie ruszyły. A baza właśnie będzie przejmowana. Koniec gry. Nie! Spieprzył to. Słuchaj, nie trafił. Koniec. Było miło. Szybciej! Nie, zabrakło gdzieś sekundy. Ale... Lepsze jest to, że miałeś gości, którzy stali nad tobą i ci nie pomogli, co nie? No fajnie by było, jakby jednak go rozwalili, nie? Nie mieli pewnie te obniżenia działa. Ale wiesz, wystarczyło dać trochę do przodu. Słuchaj, czwórkami na szóstki, ja tam zrobiłem 2,158, więc... Ja mówię, 1689. Nie było źle. Nie było źle, ale widzisz, tymi pierdkami trzeba zajeżdżać, objeżdżać i to jest piękne tych pierdków, że on gdzieś ci tam wjedzie na bok, na tyłek i się robi problem, a potem daje dyla, nie? Już zapomniałeś, jak się gra. Ale też wydaje mi się, że takie przymulili te czołgi. One wydają mi się. Ale zobacz, że te ciężkie też nie są takie szybkie, więc dlatego te pierdki mogą je tak łatwo objeżdżać, nie? No pamiętasz kiedyś Fox. Fox był szalony. Ale Fox na przykład Leoparda nie był w stanie objechać. Leopard tak szybko się obracał, że. Ale zauważ, że poprawili strzał w kółko. U mnie strzelił w kółko, urwało dwa koła i 1000 hapsa. Więc działa tak, jak powinno. Mówisz, że nie będę się o to czepiał? Nie powinieneś już. Powiem ci, że ogumienie szlak trafił. Ja rozumiem, że gościa, który wymyślił wtedy te kółko... Zwolnili chyba. W końcu w spotera i ktoś strzelił w tego spotera w kółko. I gościa nie ma, już lat po nim zaginął. I następny zatrudniony po nim już nie popełnił tego błędu. Mm-hmm. Pokazują mu film ten. Chce pan coś powiedzieć o kółku? Nie, kółko ma urywać. Razem z drugim. Tak jest. No i urywa, teraz urywa. Nie ma co się czepiać. Słuchaj, jeszcze jedną zagrajmy i to będzie tyle na dzisiaj. Jeszcze może raz szóstką. Fajnie by było, jakby nas też rzuciło teraz na więcej osób niż na 5 na 5. 5 na 5, tak w Cantera, kurde, grasz. Ja dostałem jakieś skrzynki, gratulacje. Znaczy też dostałem dwie skrzynki. No, że tak koksiliśmy, to skrzynki się należą. Ktoś by jeszcze nie wierzył. No ładnie jest, dobra, to szósteczka. Poczekaj, ten Fox fajnie, ale może coś czymś innym zagrał tym razem. Dobra, wezmę tego Leoparda, spróbuję jeszcze raz tym Leopardem zagrać. Weź. Mam nadzieję, że nie będzie znowu mapy pod tytułem Linia Frontu. No, na tej mapie to czołgi to nie mają łatwego życia, tam tylko dobrze zwiadowcy robią robotę.
Ale rzuć grę. Zwiat jest mocny. Widziałeś tym Foxem. Ja stałem ile przecież od nich? I do nich z rakiet napierdzielałem, przecież tam zrobiłem prawie 4000 damage'a i dopiero mnie wyświetlił ten piździk od nich. No słuchaj, no tak powinno być, bo inaczej taki Foxi to ja teraz jak kółka mu urywa. Tam parę metrów, to wiesz, to chyba... No, może gdzieś w krzakach albo za, że nie miał wizji. Wiesz... No zobacz jak szybko rzuciło od razu, znowu 5 na 5 czy nie? Nie, po 15, no i widzisz. Kurczę, są ludzie, wreszcie. Patrz, nawet panda jest. Boruta. Kojarzysz gościa? Tak. Nie kojarzę tylko szefa i tam kilku zejpl, tak to. Ale z moją pamięcią to dobrze, że w ogóle kogoś kojarzę. No. Parasz nie radasz. Nie, ja tak miałem od urodzenia. To jest kwestia starości. To po prostu cienka pamięć i tyle, no. Zawsze zazdrościłem, wiesz, jak się uczyłem wiersza jakieś tam na polski przez tydzień, a przyszedł kumpel, który go zapomniał i on się uczył go na przerwie, przed lekcją i on powiedział lepiej niż ja. To mi szlak trafił. Tak, ja się uczyłem na przerwie, przed lekcją. Nie, widzisz, no to miałeś dobrą pamięć, no. Słuchaj, na miasto? Tutaj, kurczę, nie ma co walczyć, to tak mi się wydaje. Tak, naprawdę. Jak wciśniesz W, to silnik zaczyna być. Nie wiem, czy tam. Tak. Fajnie słychać, nie? Może galopujący się turbina zrobiła. Ale to w tych... nie we wszystkich tak wyje, nie? Niektórych nie wyje. Kurczę, jeszcze się bitwa nie zaczęła, już się od retardu wyzywają? No, pewne rzeczy są niezmienne. Chyba, że to do nas było, bo wiesz, mój chiński nie jest najlepszy. Ciebie już znają. Widzisz, Boruta też cię kojarzy. Ja zaczekaj to blutki. Dobra, jadę za tobą, jak mamy zginąć, to... Radośnie. Może nie zginiemy. Tutaj trochę dodali takich, wydaje mi się, że tego tak, nie było tak, wcześniej, nie? Dorzucili parę takich. Można się... No. Pamiętasz, tutaj był taki mur normalnie, a nie... Tak. Ładniej to wygląda i bardziej praktyczne jest. Wjeżdżamy tam na górkę po nim? No jak są, to jedziemy. Tak. No, jest tutaj gościu. Zajedziemy ich od tyłu i od boku, to może być dobrze. O, silnik mu nie daje rady. No, mi też tak ledwo ciągnie. Dałem mu dopałkę. Jestem pod E, nie? Zobacz jak poszedł. Nitro. Nie zatrzymuj mi się tutaj. Do widzenia, żeś dobił po mnie. No i teraz chłopaki mają ciepło. Zobaczymy, jak się odpowiednio cofną. Kurczę, brak penetracji w tyłek. No, to mi się nie podobało. Bez sutków u mnie. No, ale wchodzi teraz. Ale się długo teraz gąsienica naprawi. A masz tam przyspieszaczki do naprawy gąsienic, wiesz? Żeś mi go zasłonił. Gdzie się wpychasz? Sorry, nie wiedziałem, że ci wchodzę w linię strzał. Unik minus jeden? Dobrze. Baza. Teraz trzeba grubo do przodu. Nitro! To mnie nie masz jeszcze tego. No, widzisz, ja mam porządny chiński oryginalny na oryginalnej części. A nie jakieś zamienniki. Nitro ciśnie. Tą mapkę lubię, nie wiem jak ty. Tutaj ogólnie prawie wszystkie mapy lubię. W
tej grze. Wiesz co, tutaj teraz czuć, że to jest czołg ciężki. Nie? A nie taka popierdółka. Mówię, zmiany są w wielu miejscach naprawdę na plus. Kółko wyeliminowane, czołgi jeżdżą jak czołgi. Jakby tylko byli ludzie, naprawdę można popykać. Słuchaj, tu jest ich naprawdę dużo. Dobra, dlatego ja tam nie jadę. To baza padnie. Kurde, też rad. Aha. Ja zrobię imprezę, jadę na bazę. Nie, wygracie to z palcami. Kurczę, porozbalali mnie. Poobjeżdżali. Padłeś? Tak. Za dużo tego było. Dostał. Trafiłeś go tak, kurczę, w pełnym tym marszu? Wiesz, skill. Gdzie on się podział? No z prawej przecież jest. Ostatni też. Masz rozeznanie w terenie. Myślałem, że wiesz, bije się. Najważniejsze, że win. No, ładnie poszło. Ja nie postrzelałem. Ładnie poszło, czuję, że gierka, jeśli tylko będzie ruch, powróci. No zobaczymy. No zobaczymy. Mi się tam póki co chce grać, ale zobaczymy, jak to będzie w praniu, tak jak rzekłeś. Dobra, na dzisiaj myślę, że wystarczy. Troszkę było nowych pojazdów. Właściwie dwa. Jeszcze tylko zerknę, jak nam poszło. Jestem przed tobą. Wepchałeś się jak zawsze, mimo że 500, kurczę, mniej, a jednak się wepchał. O, spota pewnie robiłeś, a nie kampiłeś jak ja. Po prostu jestem lepszy. Dobrze, tym optymistycznym akcentem zakończymy, że jesteś lepszy. No i może widzimy się wkrótce. Trzymajcie się, bye bye. Ja.